Dobry wieczór, Kraków. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i w imieniu Polskiej Fundacji Narodowej zapraszam na spotkanie z dwoma wybitnymi tenisistkami, które są rywalkami na korcie, ale przyjaciółkami poza nim. To projekt 100 na 100 z okazji stulecia niepodległości, odzyskania przez Polskę niepodległości. Do kraju zapraszane są wybitne postaci świata kultury, dziennikarstwa, sportu, liderzy opinii, a to wszystko w celu promocji Polski poza granicami kraju. A dzisiejszego wieczoru z nami Agnieszka Radwańska, Karolina Woźniacka. Witajcie. Witam ponownie. Karolina, zacznę od ciebie, bo ty rzadko niestety gościsz w Polsce. Z tego powodu bardzo dziękujemy ci, że dzisiejszego wieczoru jesteś tutaj w Krakowie z okazji zakończenia przez Agnieszkę Radwańską kariery sportowej. Powiedz, jak się czujesz w Polsce zawsze, kiedy tu przyjeżdżasz? Jakie emocje ci towarzyszą? Nie, dobrze się czuję. Jestem w Polsce, no i mama i tata są stąd, więc nie, no jak byłam dzieckiem, to zawsze przyjeżdżałam co lato i teraz no, raz, może dwa razy do roku przyjeżdżam do Polski, no ale cieszę się, że jestem i że jestem na beneficie Agnieszki. A jak Kraków, bo przyjechałaś już wczoraj, miałaś okazję trochę pozwiedzać to piękne miasto, miasto rodzinne Agnieszki? Tak, no piękne miasto, bardzo mi się spodobało. Raz byłam na Agnieszki ślubie, ale to jest drugi raz mój w Krakowie, więc wczoraj żeśmy trochę pozwiedzali, pochodziliśmy sobie. Piękne miasto jest. To mamy nadzieję, że będziesz wracać częściej. Agnieszko, ty już zadomowiłaś się w Polsce? Nie mogłam się zadomowić, bo zawsze tutaj byłam. Zawsze mieszkałam, trenowałam. Faktycznie 11 miesięcy w roku trwał sezon, no więc było ciężko być tutaj więcej niż 2-3 miesiące, ale jednak tutaj zawsze był mój dom i to się na pewno nie zmieni. Dziewczyny, od kiedy wy się znacie? Bo już chyba bardzo długo pamiętacie swoje pierwsze spotkanie. Zawsze po polsku rozmawiałyście. Jak to było? Znamy się ponad 20 lat już, także trochę czasu już minęło. Mistrzostwo Polski drużynowe. Jak ja miałam chyba 7 lat, Agnieszka 8, więc... Lat 10 już, chyba to było, także... No, już trochę kupę lat. Tak. I to oczywiste, że zawsze rozmawiacie gdziekolwiek jesteście na światowych kortach po polsku. Wspólnie też z Angeliką Kerber, której nam tu trochę brakuje. Tak, myślę, że tutaj to jest bardzo duża zasługa rodziców Karoliny, którzy zawsze pilnowali, aby Karolina mówiła po polsku, aby pisała po polsku, więc tutaj mimo tego, że nigdy nie mieszkała, nigdy się nie uczyła polskiego w szkole, mówi perfekt po polsku. Z pisownią może nie jest perfekt, ale rozumiem, co pisze. Ale gratulujemy ci tego polskiego. Wielkie brawa, dziękuję. Karolina, wielkie brawa dla rodziców, którzy są z nami w Krakowie. Skoro wspomnieliśmy o rodzicach, to rzeczywiście jest tak, że kibice w Polsce mają pewną przewagę oglądając twoje mecze nad zachodnimi komentatorami zachodnich stacji telewizyjnych i kibicami za granicą, no bo twój tata, kiedy podchodzi do ciebie podczas meczu, no to zawsze wskazówek udziela w języku polskim. Chyba nigdy nie było inaczej. Nie, nigdy nie było inaczej. W domu rozmawiałam po polsku zawsze, więc to jest naturalne dla mnie, żeby po polsku rozmawiać z rodzicami i z bratem swoim, więc no tak samo musi być na korcie. Pamiętam taki twój finał US Open 2009 rok. Jesteś w finale z Kim Clijsters i w pewnym momencie już odbierając trofeum za udział w finale mówisz do kibiców po angielsku, a potem nagle ku zaskoczeniu wszystkich przechodzisz na język polski. Dlaczego postanowiłaś po polsku też powiedzieć kilka słów do kibiców w Stanach Zjednoczonych? Dlatego, że tak samo mam polskie korzenie i się czuję tak samo jak Polka, Dunka, no tak pół na pół, więc chciałam tak samo podziękować wszystkim kibicom, co przyjechali z Polski. A widziałaś biało-czerwone flagi? No widziałam, tak. I chciałam wszystkim podziękować, że przyszli mi i pokibicowali całe te 2 tygodnie, więc i oczywiście przez całą karierę. Dlatego tak postanowiłam. Agnieszka, a propos biało-czerwonych flag na światowych kortach, właściwie są wszędzie. Ty wszędzie spotykałaś kibiców z Polski. Tak, to było niesamowite, że na każdym turnieju, na każdym korcie, na każdym meczu widać było polskie flagi i słychać było polskich kibiców, także to było faktycznie niesamowite i widać, że przychodzili tam kibicować i tak naprawdę nie było znaczenia, jaki był wynik, czy wygrywałam, czy przegrywałam, zawsze byli ze mną, więc myślę, że tutaj jeszcze raz mogę podziękować wszystkim kibicom na całym świecie. Agnieszko, powiedz, reprezentowanie Polski, czym zawsze dla ciebie było? Było czymś niezwykłym. Myślę, że tutaj nie tylko granie reprezentacji, ale każdy turniej. Ja grałam dla Polski, zawsze przy moim nazwisku była polska flaga i ja zawsze podkreślałam, że jednak każdy turniej gram jako Polka i dla Polski, więc
tym bardziej te 10 lat w graniu reprezentacji. Udało nam się wskoczyć do pierwszej grupy światowej, z czego byłam bardzo dumna, że mogłyśmy być w tej elicie, więc na pewno tutaj wspominam to bardzo dobrze, a kiedy faktycznie jeszcze może zagrać hymn z tyłu, to już wtedy wiadomo, że lepszego momentu nie można sobie wyobrazić. To jeszcze zapytam ciebie o plany. Jakie masz plany? Bo zostajesz w Polsce, zawsze to deklarujesz. Tutaj mieszkasz, Kraków, Warszawa, tu płacisz podatki, tu inwestujesz też. Świadomy wybór. Jakie dalsze plany? Oczywiście świadomy wybór. Myślę, że teraz przede wszystkim mam w planach pobyć w Polsce i myślę, że parę projektów jest w planach. Myślę, że troszkę za wcześnie, aby o tym mówić, ale myślę, że na pewno sobie troszkę odpocznę. Tego ci życzymy z całego serca, ale dopiero po dzisiejszym spotkaniu i benefisie. Karolino, a ty co? Kierunek Roland Garros, Paryż. Jakie cele na ten sezon? Tak, jutro wylatuję właśnie do Paryża, tam będę grała. Ostatnie parę tygodni miałam niestety kontuzję, więc teraz powoli się szykuję. No i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie w Paryżu, a tak to Wimbledon jest następny szlem, więc uwielbiam na trawie grać. Więc mam nadzieję, że tam mi dobrze pójdzie, no i US Open oczywiście. Możesz być pewna, że polscy kibice będą za ciebie trzymać mocno kciuki. Dziękuję. Pięknie dziękujemy ci za obecność w Krakowie. Dziękujemy również tobie, Agnieszko. I życzymy tego odpoczynku. Cieszę się teraz życiem po życiu sportowym. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Agnieszka Radwańska, Karolina Woźniacka.